Znany youtuber Budda, a także 9 innych osób zostało wczoraj zatrzymanych. Dwie z nich w naszym województwie. Dziś usłyszeli zarzut wyłudzania podatku VAT oraz organizowania nielegalnych loterii w internecie. Oskarżeni nie przyznają się do winy. Paweł Jędrusik. Prokuratura jeszcze dziś ma skierować do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie Kamila L., pseudonim Budda, oraz 3 innych osób. Jak udało nam się ustalić, spośród 10 zatrzymanych, 2 osoby zatrzymano na Śląsku. Jakiś czas temu Kamil L. informował w internecie, że kupił nieruchomość w naszym regionie, a konkretnie w Pszczynie. Zdaniem śledczych znany youtuber miał być jedną z 2 osób, które kierowały zorganizowaną grupą przestępczą, której to celem było popełnianie przestępstw karno-skarbowych związanych z organizowaniem uczestnictwa w grach losowych, wystawianiem nierzetelnych, poświadczających nieprawdę faktur VAT oraz praniem brudnych pieniędzy. W trakcie czynności śledczy zabezpieczyli mienie należące do podejrzanych na łączną kwotę około 140 milionów złotych, w tym 51 samochodów oraz nieruchomości. Dokonano także blokady środków na rachunkach na kwotę ponad 77 milionów złotych. Prokuratura wystąpiła o tymczasowy areszt wobec 4 podejrzanych. Żaden z podejrzanych nie przyznał się do zarzucanych im czynów.